Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę oceniał książkę Wojciecha Cejrowskiego pod tytułem Podróżnik WC, wydanie drugie poprawione. Zanim jednak zacznę tę książkę oceniać, to chciałbym Wam tylko wytłumaczyć, dlaczego piję w tej chwili herbatę, a nie na przykład yerba mate bądź też kawę. Dlatego, że jest to mój ulubiony napój. Tak samo jak dla Wojciecha Cejrowskiego ulubiony napojem jest kawa i yerba mate. Tak dla mnie jest ulubiony napojem yerba mate i właśnie herbata. W tej chwili piję nie bez kozery herbatę czarną, Assam Angori z dodatkiem miodu wielokwiatowego i z dodatkiem cytryny. Dlaczego? Dlatego, żeby podkreślić jedną rzecz. Mianowicie, tak jak wydaje mi się, że Wojciech Cejrowski bardzo często opisuje, bądź też napisał książki głównie właśnie dotyczące podróży po Ameryce Środkowej bądź Południowej, ponieważ po prostu genetycznie tam ciąży niejako. Jego przodkowie pochodzili prawdopodobnie od między innymi od hiszpańskiej szlachty z Nawarry. Tak moi przodkowie pochodzili z kolei z terenów dzisiejszej Europy Wschodniej, między innymi z Rosji też prawdopodobnie. Tu były badania genetyczne jednego z moich przodków i okazało się, że 78% jego genotypu to jest mój, powiedzmy, nie wiem, czy prapradziadek, jak go tam konkretnie nazwać, pochodził właśnie ten genotyp z tejże części, czyli z Europy Środkowo-Wschodniej, no i też z Rosji, prawda? A sam mam też korzenie litewskie, a Litwini z kolei, słuchajcie, wywodzą się prawdopodobnie właśnie, jest to obok Żmudzinów, mam też również korzenie żmudzkie, najpewniej wywodzą się z stanów dzisiejszych Indii, było to jedno z ostatnich plemion, które stamtąd wyszło. Dlatego też właśnie piję tą herbatę indyjską, zresztą w ogóle indyjskie przyprawy bardzo lubię, indyjskie herbaty i tak dalej, tak? Dobra, przejdźmy teraz do oceny książki, nie będziemy się na mnie skupiać. Zatem zacznę od tego, że ta książka jest poświęcona babci Wojciecha Cejrowskiego, Władysławie. Dlaczego? Dlatego, że ona tutaj bardzo pomagała Wojciechowi Cejrowskiemu w różnych sprawach, w tym, żeby on miał więcej takiego poczucia własnej wartości. Zresztą sam Wojciech Cejrowski o tym jak najbardziej napisał. I między innymi napisał o czymś takim, że nigdy nie słyszałem od niej komentarza w rodzaju: Wojtuś, to się nie uda, nie uda, nie wyjdzie, tego się nie robi, takie rzeczy się nie zdarzają. Nigdy nie prychnęła z lekceważeniem, gdy jako dziecko usunął niestworzone plany. No właśnie tutaj ta babcia Władysława go potrafiła odpowiednio motywować. Na przykład słynnym i. Babcia zadawała krótkie, pomocnicze pytanie. I. Do dziś jest to najbardziej inspirujące ze znanych mi pytań. Wbrew pozorom, także najbardziej konkretne. Bo to jest pytanie o sedno. To jest pytanie, które nie zawiera żadnej sugestii z zewnątrz, nie zawiera ani odrobiny podpowiedzi. Pytanie w punkt. Kiedy usłyszysz takie i, musisz całej odpowiedzi udzielić samodzielnie. Z powyższych powodów moją pierwszą książkę podróżniczą dedykuję babci Władysławie. Babcia Władysława również miała taką dar od Pana Boga, czy tak zwaną rękę miłości. O co chodzi? Ano słuchajcie. Wojciech Cejrowski bardzo lubił udawać tygrysa i polować na babcię. Kiedy tylko babcia zbliżała się, by kontynuować produkcję klusek, wyskakiwała na nią z rykiem. Babcia odskakiwała przerażona, wrzeszcząc mimo głosy: ratunku, tygrys! Potem była zazwyczaj pożerana. Czasami udawało się jej uciec bez nogi lub ręki. Dziadek był tego dnia nie w sosie. Powiedział, że w takich warunkach nie może czytać gazety. Potem chlasnął muchę gazetą siedzącą na kredensie. Kredens zadrżał. Najpierw się czają, a potem nagle oboje wrzeszczą. Zawału można dostać. Zagrajcie sobie w Warszawy, a nie w te wasze safary. Po tych słowach ponownie padła propozycja zamiany mojego tyłka w kajzerkę,
za pomocą wojskowego pasa. Wtedy babcia powiedziała do dziadka: Franus, uspokój się. I Franus dał spokój. Tak nagle, jak biblijna nawałnica powstrzymana ręką miłości. Przedtem jeszcze tylko trzasnął drzwiami, mamrocząc, że idzie do warsztatu. Ostrzyć noże. A wojskowy pas dziaduś miał ciężki, oj ciężki. Jak trzeba było, pewnie Wojtusia splał ostro. A dlaczego tutaj ta książka została w ogóle wydana ponownie? Bo mamy tutaj wydanie drugie poprawione. No, to posłuchajcie, moi drodzy, bo to miał być w ogóle początek serii. Ta książka, wiecie o tym? Początek serii, tutaj jest pierwszy zeszyt, tom pierwszy mamy napisany zresztą. Więc posłuchajcie dlaczego. Mała książeczka sprzed 15 lat, wydana jako początek cyklu, tom pierwszy na okładce, cyklu, który ostatecznie nie powstał. Książeczka, której stanowczo nie miałem ochoty wznawiać. Pozwólcie, że je napiję. Słodziusia herbata. Ludzie pytali, dlaczego nie. A ja odpowiadałem, że podróżnik był pierwszy i nieporadny. Że za mało w nim było dialogów. Że był za cienki. Trochę zbyt zadufany w sobie. Nic to. Żadne moje tłumaczenie nie pomagało. Na aukcjach internetowych książka i tak chodziła po 250 zł. I to mnie zaczęło boleć. Wyobraźmy sobie, że ktoś kupuje moją książkę za 250 zł. Co się dzieje potem? Ostatecznie ktoś taki będzie rozczarowany. Kupił cienki zeszyt w miękkiej oprawie, który nie jest wart swojej ceny. To mnie zaczęło boleć. Czyjeś nieuchronne rozczarowanie. Nieuchronne poczucie, że się zostało nabite w butelkę. Że ktoś się dał złapać na magię nazwiska. To mnie zaczęło boleć. A potem zadzwonił mój wydawca i mówi: przeczytałem podróżnika i twierdzę, że to się po latach wciąż fajnie czyta. No właśnie, fajnie się czyta. A dlaczego się fajnie czyta? Zaraz wam powiem. Ta książka to są opowieści. To znaczy, to nie jest tak, jak w poprzednich książkach, bądź też w innych książkach Wojciecha Tejerowskiego. Typu na przykład Piechotą do Żydów i Orinoko. Czy też na przykład z kolei inna jego książka Wyspa na Prerii. Które są podzielone na księgi. Na przykład Księgę Kąśliwości. Jeżeli chodzi o Wyspę na Prerii. Gdzie tutaj mamy kolejne opowieści, prawda, gdzie Wojciech Tejerowski siedzi na prerii i tutaj no, opowiada, jak to wygląda, jak wyglądają jego kolejne przygody. Wokół tego, jak gdyby, opisu z tytułu. To samo mamy z kolei Piechotą do Żydów Orinoko. Też jest to jakaś opowieść konkretna, gdzie Wojciech Tejerowski zmierza klasycznie, konkretnie, powoli do Żydów Orinoko. Tutaj tego nie mamy. Nie ma czegoś takiego. To są oderwane opowieści od siebie, aczkolwiek niektóre tworzą jakby ciąg opowieści. W niektórych opowieściach pewne rzeczy się przewijają. Mamy też mapę na końcu, gdzie można zobaczyć, gdzie Wojciech Tejerowski był. Jeśli chodzi o przebitkę opowieści na przykład, to przed opowieści Wojciecha Tejerowskiego przewijają się na przykład Niemcy, słuchajcie. A Niemców Wojciech Tejerowski jakoś tak organicznie nie lubi. Co to znaczy organicznie? To znaczy w tym sensie, że po prostu aż człowiek się wzdraga. Tak jak na przykład ja się wzdragam przed wężami, nie znoszę węży. Tak on organicznie nie znosi Niemców. Po prostu tak ma. Niemcy kojarzą mu się głównie, prawda, z Auschwitz, z brzydkim językiem, prawda, takim, bym powiedział, brzydkim w tym sensie, że takim typowo rozkazodawczym, takim nadającym się do pędzenia bydła na pastwisko, bym tak to tutaj, słuchajcie, określił w ten sposób. Także tak to tutaj wygląda. Zresztą z Niemcami jest parę zabawnych historii. Na przykład taka, że przewodnik celowo
żeby nie mieli problemów z wypróżnieniem się, dodał im do zupy Alka-Seltzer. No i potem rzecz jasna się wypróżniali. Było dużo przekleństw z tego względu, prawda, w języku niemieckim, głównie dotyczących sfer tutaj kału i tym podobnych rzeczy. Ponieważ dla Niemców jest to temat tabu, tak jak dla nas sfery seksualne, tak dla nich tematem tabu są sfery właśnie dotyczące, prawda, no, kupy, kału i tak dalej. Tak to wygląda, taka już kultura ich. No i oczywiście Niemcy jawią się tutaj jako ludzie, którzy lubią piwo, którzy to piwo nawet nie tyle piją, co chleją. No niezbyt kulturalni, ale też tacy, którzy potrafią się posunąć jak trzeba, tacy, że tak powiem, o duch mu zajm, typowi Niemcy, o, tak bym to określił. No i jest jeszcze taka ciekawa historyjka z nimi związana, że któryś z nich nie umiał po hiszpańsku przeczytać napisu na jednym ze środków i tenże środek spowodował to, że wszystkie muchy, komary, gzy i inne tego typu fajne i przyjemne zwierząteczka wokół nich latały. Także tak to, słuchajcie, wyglądało. Dobrze, tyle Niemców. Co jeszcze jest ciekawe? Jeszcze na przykład ciekawe jest opowieść o drwalach, jak oni tutaj pracują. I że na przykład to było nielegalne. Ale policja właściwie, słuchajcie, niespecjalnie miała szansę, niespecjalnie miała ochotę jechać tam. A dlaczego? To posłuchajcie. A w dodatku brak jest zazwyczaj tego pierwszego elementu. Zawiadamiacza o popełnieniu przestępstwa. W drwale nazywają takich osobników donosicielami i dbają o to, by ich nie było. Nazywają to wycinaniem chwastów. Dodajmy też, że dla zupełnej jasności, że drwale przy wycinaniu czegokolwiek nie posługują się sekatorem, bo go nie mają. Mają za to piło łańcuchowe. I to, że się tak wyrażę, ucina kwestią ewentualnie zawiadomień. Ucina też kwestią policyjnej interwencji. Proszę się postawić w roli kolumbijskiego policjanta na pożyczonym motorze, który jedzie z formalnymi pretensjami do drwali. Państwo by pojechali? No właśnie. To jest właśnie ten drwal. Tutaj to jest ścina drzewa. Zresztą potrafią bardzo dobrze te drzewa ścinać. Grube, ciężkie. Nie ma właśnie drzewa. I potrafią pięknie je ciąć na deski. A nie robiliby tego, słuchajcie. Nie robiliby tego. Dlaczego? Ano dlatego. Lepiej byłoby ufundować nielegalnym drwalom po 3 piwa i kilo kiełbasy, bo wtedy, gwarantuję Państwu, nie chciało mi się ruszyć z hamaka. Tropikalny las by ocalał. Za pieniądze marnotrawione na międzynarodową grę pozorów można by spokojnie sterować lenistwo drwali do końca ich życia. To nie są ludzie, którzy chcą się zrobić majątków. Oni chcą po prostu mieć co włożyć do garnka. Praca drwala nie jest ani bezpieczna, ani przyjemna, ale jest im niezbędna do przetrwania. Oni innej roboty nie mają. Zakazywanie tej pracy nic nie da. Lepiej dajcie im pajdę chleba, a wtedy zostają drzewa w spokoju. Latynos naprawdę nie rusza tyłka z hamaka, jeśli go głód nie pogoni. Właśnie, bo oni sobie cenią nic nie robienie, czyli mówiąc krótko, odpoczynek. Wojciech Sojowski na przykład opisuje również napaść w metrze, gdzie został napadnięty przez pewnego niskiego wzrostu Meksykanina. I tenże Meksykanin, już wam nie będę czytał, bo to jakby nie ma sensu, no, przyłożył mu nóż pod żebra. No a Wojciech Sojowski po prostu w ostatniej chwili dostał olśnienia. Ja osobiście uważam, że to było to anioła stróża i Wojciech Sojowski też tak samo uważa. I po prostu sklął tego człowieka najbardziej wulgarnymi słowami, jakie znał, w języku hiszpańskim, po czym ten człowiek go serdecznie przeprosił, pocałował go w usta, przytulił go i powiedział, że tego człowieka, który zbałamucił jego matkę, to osobiście zabije. A chciał go po prostu skroić dlatego,
że uważał go za kolejnego gringo, który jest jak gdyby, można powiedzieć, winien niedoli Meksykanów. Tak jak, no, generalnie my Polacy lubimy Niemców albo Rosjan. Dobrze, przejdźmy dalej. Co jeszcze w tych opowieści takich ciekawych by było? Na przykład opowieści o koce. O kokainie. Nie o kokainie, tylko o koce. Czyli o właśnie roślinie, którą zbierały właśnie kobiety, która powodowała to, że człowiek był bardziej, jego organizm był bardziej wytężony. Można było przejść na przykład przez góry bez zadyszki i tak dalej, ale również się szybciej męczył w tym sensie, że po prostu szybciej się wyjaławia, jak gdyby, tak to można powiedzieć. Po prostu człowiek szybciej umierał, mówiąc krótko. Ale słuchajcie, tutaj tu wam już muszę przeczytać. Muszę tutaj wam przeczytać, mianowicie właśnie fragment z koką. Na dodatek obowiązują tu także silne uwarunkowania kulturowe. W Kolumbii spożywanie koki to tak jak palenie fajki przez marynarzy. Nikomu przed głową nie przejdzie, że szkodzi na zdrowie. Tradycja. Z nią się nie wojuje i z nią się nie wygra. W Polsce swego czasu w szlachetnym towarzystwie zażywano tabaki. No chyba pamiętacie pana Tadeusza chociażby, prawda? Niechby ktoś wyrwał się z informacją, że tabaka to ruinacja śluzówki nosa i ciężkie powikłania. Chrzan się tego, mosią panie. Tradycja spożywania koki jest w Kolumbii tak silna, że nawet prawo państwowe pozwala każdemu obywatelowi na uprawianie kilku krzaków przy domowym ogródku. Ma je sam prezydent Kolumbii. Rosną przy siedzibie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Bogocie i w ogródku prymasa Kolumbii. Tam rzuć kokę to tyle, co u nas wypalić papierosa. Niby trochę nie wypada, ale... No właśnie. Także tutaj... Właśnie mamy tego typu fragmenty. Co jeszcze mamy ciekawego w tej książce? No już wam powiem jeszcze jedną opowieść, bo to jest bardzo fajna opowieść ze strony 112 z kolei. Jak z czasów stanu wojennego o Feliksie Dzierżyńskim. I tutaj pozwolę, słuchajcie, posłużyć się troszeczkę takimi słowami w stylu komunistycznym, żeby brzmiał po prostu śmiesznie. Na terror odpowiada śmiechem i pamięta, że ten sam dowcip nie może być powtarzany zbyt często. Trzeba szukać zaskoczeń, nowych pomysłów. Teraz słuchajcie. Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego stał sobie na środku dzisiejszego placu bankowego. Jakby celowo, po drodze do mojej szkoły, całym sobą prowokował do tego, by kiedyś upuścić u jego stóp słoik z walerianą, dostępny w każdej aptece koci afrodyzjak. Efekt był bardzo widowiskowy. Gromada dzikich kotów z całej okolicy tarzała się w seksualnej orgii dookoła wielkiego rewolucjonisty, osobistego przyjaciela Lenina, nie Lenona, patrioty polskiego na miarę generała Jaruzelskiego, etc., etc. Koty w amoku, wyjątkowo silnie zajęte cokołem Feliksa, nie reagowały ani na hordę ujadających psów w całej okolicy, ani na kohorty milicjantów też w całej okolicy.
Pali pośle wróg. Włada ludowa natarła na koty. Psy udzieliły wsparcia. Zaraz potem włada ludowa natarła także na psich sojuszników. I zaczęła się prawdziwa wojna o sokół. Słuchajcie, ja się z tego po prostu śmiałem jak po prostu nie wiem co. Łzy mi leciało z oczu ze śmiechu, dosłownie. Jak czytam to po raz pierwszy. Jeszcze mam tutaj fragment też na przykład z tym jak z kolei Wojciech Cejrowski przebywał z kolei w Stanach Zjednoczonych w Nebrasce, gdzie jechał no między innymi był też w Colorado też, prawda, w innych miejscach. No bardzo ciekawe fragmenty, gdzie prawie, że niemalże umarł z głodu i z pragnienia. Ale jest bardzo ciekawy fragment z telefonem. Pozwolę go sobie przeczytać. Lekko odmieniony, uzupełniony płynem w organizmie, zawróciłem po aparat. Mimo wyczerpania nie potrafiłbym zasnąć, spokojnie wiedząc, że leży tam, wystawiony na niebezpieczeństwo. Następnie ruszyłem do saloonu, który mieścił się w chałupie naprzeciwko stacji benzynowej. Na drewnianym słupie przed wejściem wisiał zdezelowany automat telefoniczny. Przewód z obtłuczoną słuchawką dyntał na wietrze. Postukiwał o słup, a kaseta na pieniądze była wybełeszona. Mimo to aparat działał bez zarzutu. Połączyłem się z Polską i gadałem dobre 10 minut zupełnie za darmo. Pomnika na pieniądze nie było, więc jedna moneta ćwierćdolarowa krążyła swobodnie w obiegu zamkniętym. Ja ją wrzucałem tam, gdzie trzeba, a ona wypadała z drugiej strony. Wtedy ją ponownie wrzucałem na miejsce i tak w koło Macieju, aż do wyczerpania tematów do konwersacji telefonicznej. W tym miejscu chcę serdecznie podziękować panom Wandalom ze stanu Arizona za umożliwienie mi pełnego kontaktu z rodziną w odległym kraju. Dzięki panów bezmyślnemu barbarzyństwu, dzięki temu, że dla kilku monet 25-centowych rozpieprzyli panowie telefon publiczny, mogłem sobie pozwolić na rozmowę z mamą, która umierała ze strachu, nie mając ode mnie żadnych wiadomości od tygodni. Po raz kolejny okazało się, że lewica nie ma racji, przyklejając do, na telefonach naiwne hasło w rodzaju nie niż ten automat może komuś uratować życie. Cóż za bzdura. Gdyby opisywany to telefon nie był zniszczony, nie byłoby mnie stać na rozmowę z domem, a moja biedna mama umierałaby ze strachu. Także widzicie, w tym przypadku akurat warto było zniszczyć telefon. Dobrze, co jeszcze mamy fajnego w tej książce? Mamy takie jak gdyby wstawki. To znaczy wstawki w tym sensie, że na przykład takie dodatki do książki, to mamy w każdej książce właściwie Wojciecha Cejrowskiego. I to też są te wstawki. Na przykład o kapeluszach Panama chociażby mamy wstawkę. Zresztą z kapeluszem Panama jest też właśnie taki ciekawy fragment, gdzie Wojciech Cejrowski właśnie jechał w jednym z krajów z Ameryki Środkowej i część tego kapelusza, konkretnie jego gudę, zjadł mu osioł. I ten osioł również ugryzł samego Wojciecha Cejrowskiego. W końcu mu się udało uciec przed tym osłem, ale osły w sumie wredne zwierzęta, ale jednak mimo wszystko udało się uciec. I kapelusze Panama, notabene najlepsze pochodzą z Ekwadoru, a najgorsze właśnie są z Panamy, słuchajcie, nie z Ekwadoru. Z Ekwadoru najlepsze, z Panamy najgorsze. To, co znajdujemy w sklepach na całym świecie jako Panamy, to najczęściej robota maszynowa, szajs, nie Panama, a już najgorsze są Panamy z Panamy. Tam bowiem najpierw wyplata się wielometrowe taśmy z trawy, a następnie trzyma się je po spirali, zaczynając od czubka głowy, zaczynając coraz większej okręgi, aż do ląda, chłam. A najlepszy kapelusz Panamy jest taki, że jak go zmiemy i władzimy do kieszeni, włożymy, to taki kapelusz powinien być w środku, jak go wyjmiemy, powinien się stać ponownie taki sam. Tak? Czyli wrócić do swojej formy pierwotnej. Najbardziej nawet zmieciony.
I są bardzo drogie takie kapelusze, słuchajcie. Także jest wiele takich różnych opisów, na przykład jak zrobić zdjęcia, prawda, o języku obcym, różnego typu rzeczy, właśnie bardzo ciekawe, bardzo fajne, czy na przykład warto używać języka obcego, no nie do końca, czasami warto znać na przykład slang jakiegoś państwa, prawda, jakiegoś kraju, jakieś tam dzielnicy na przykład portowej chociażby, znać wulgaryzmy, warto, ale jak na przykład nie znamy języka, no to wtedy ludzie patrzą na nas troszeczkę inaczej. To znaczy bardziej tak opiekuńczo. Starają się do nas dostosować. Jak znamy język, to fajnie. Znasz język, to sobie dasz radę, nie? Nie znasz języka, no to ten. Również jest opis tutaj też w takich dodatkowych opisach. Słuchajcie, czy warto na przykład, co warto brać ze sobą na podróż. Nie warto brać niczego, za wyjątkiem tego, co się ma na sobie i paru może gaci ewentualnie. Dwóch par dokładnie. Jedną parę bierzemy, drugą parę, słuchajcie, mamy na sobie. Dlaczego nie warto brać niczego? Dlatego, że wystawiamy się na kradzież, ponieważ jesteśmy z kraju dla innych egzotycznego i drogiego, chociażby z tego względu. I również dlatego, że wszystko jest po prostu tam tańsze. Więc możemy sobie kupić tańsze rzeczy tam również. I są to rzeczy egzotyczne na przykład. Nawet pasta do zębów. Wojciech Cerowski miał taką pastę chyba bodajże z Brazylii. I używają bardzo, bardzo długo. Mamy również bardzo fajne, piękne zdjęcia. Tutaj mamy zdjęcia tutaj w tym o chociażby też tu kolejne zdjęcie właśnie z kolei gór w Puszczy Amazońskiej. Mamy też zdjęcie na przykład, praktycznie na samym końcu mamy zdjęcie wioski. Do tej wioski, słuchajcie, Wojciech Sojerowski dostał się dzięki temu, że mu szaman pozwolił, a z kolei szaman mu pozwolił za zgodą ludności tamtejszej. A tamtejsza ludność mu pozwoliła, jeżeli wyleczy dziecko kacyka. I to dziecko wyleczy przy pomocy chyba bodajże aspiryny. Po prostu w sposób taki, że dał mu aspirynę, oczywiście wcześniej inni tą aspirynę wypili, więc dziecku zostało parę kropel dosłownie tej aspiryny, czy tam jakiegoś innego środka. W każdym razie zrobił to w sposób taki magiczny, nazwijmy to, czyli miał celofan, więc szeleścił tym celofanem, otworzył też ten celofan, także tak jak mówiąc, szeleścił, był srebrny też, więc to też fajnie wyglądało. Latarką świecił, a było ciemno, więc wszystko takie było takie magiczne, nazwijmy to w ten sposób, nie? Także tutaj tą wioskę odwiedził też. Tu mamy kolejne zdjęcie właśnie. To jeszcze jedno. Tutaj widzimy właśnie, że na autobusach ludzie często jeździli na górze autobusów, a to nie jest fajna jazda, słuchajcie, na górze autobusu, bo można sobie zrobić, znaczy może nie tyle krzywdę, co po prostu jest to bardzo niewygodne. Trzeba się trzymać mocno, wiatr wieje, dużo kurzu i tak dalej. Sam Wojciech Sojerowski zresztą jeździł takim autobusem, więc wie, o czym opowiada. Mamy dużo bardzo fajnych tych rzeczy. Słuchajcie, po prostu ja wam tą książkę z serca polecam, naprawdę. Nie będę wszystkie opowieści tutaj opowiadał, bo to nie jest warto, bo żebyście sami widzieli o tym. I uważam, że to jest jak gdyby... Te opowieści Wojciecha Cejrowskiego powodują, że człowiek się znajduje w środku, że jakby siedzi na tym fotelu w autobusie, że widzi te wszystkie rzeczy, że jest mu gorąco, że jest mu zimno, parno, że jedzie samochodem przez, prawda, Stan Zjednoczony. To jest po prostu wyczuwalne, aż w tej jego książce, to się po prostu czuje. Słuchajcie, czuje się każdą częścią ciała. Tak samo jak ja na przykład czułem, jak byłem na Białorusi, właśnie jak tam jest. To tak jakbym tam był. Wojciech Cerowski ma niesamowity dar opowiadania. O.
Będąc na Białorusi na przykład miałem to. Coś takiego kupiłem. To jest tak jakbyście kupili właśnie coś takiego, znaczy kupili. Jakbyście mieli coś takiego, to jest właśnie ta książka, tak? W pewnym sensie. Mając coś takiego, przypominam sobie całą Białoruś. Mając tą książkę, czuję jak tam jestem. Słuchajcie, czuję jak jestem tam w środku. Warto tą książkę kupić, naprawdę, z serca polecam. Także szczęść Boże. Z Panem Bogiem, Marcin Wiśniarski, dobre recenzje. I jeszcze jedno. Zobaczcie, jaka fajna czaszka. Prawda, że fajna? Pięknie wykuta w kamieniu. Chcielibyście mieć taką w ogródku? Szczęść Boże. Możecie też babci poczytać tą książkę, bo warto. Z Panem Bogiem. A czaszka, zobaczcie, jak się do Was fajnie uśmiecha. Z Bogiem. Szczęść Boże.